odcinek albo do widzenia. W związku z tym. Nie. W związku z tym rzeczywiście myślę sobie, że teraz jak z perspektywy czasu spoglądam, to wbrew pozorom ta decyzja o podjęciu współpracy z panią profesorem nie była najtrudniejsza. Najtrudniejsze były dwa momenty dla mnie przełomowe. Pierwszy to moment związany z lekturą listów z podmowy i to była w zasadzie pierwsza książka, którą rozpoczęłam, dzięki której rozpoczęłam przyglądanie się tej literaturze poobozowej. Bardzo mocno wydana w 1946 roku, zaraz po wyjściu Murcinka z Dachau, kiedy przebywał na rekonwalescencji Bibierz, a to wszystko żyje na tych kartach. To są dla mnie pokolenia trzeciego, to są rzeczy nieprawdopodobne. Przyznam się Państwu, że dwójnasób było dla mnie zdumiewające, że pochylam się nad tą twórczością. Ze względu na to, że po pierwsze w ogóle nie znałam Murcinka i jakoś nie był w kręgu pisarzy, którymi w liceum czy jako studentka się zajmowałam, a po drugie ja naprawdę autentycznie nie lubiłam literatury wojennej, powojennej. Dla mnie, chyba ze względu na pewne moje cechy charakteru, literatura pozytywistyczna była taka wzorcowa. Ja wiem, to jest trudne, to nie romantyczne, nie. Pozytywistyczna, czyli tam jest wszystko poukładane, wszystko dokładnie tak ma być, dążenie do pewnych wyznaczonych celów. W związku z tym to zagłębienie się w literaturze powojennej było dla mnie takim zmierzeniem się z sobą samą. Bo trudno czytać, że SS-man topi kloacy więźnia, że jest to porównane oczywiście do pewnych dziecięcych zabaw chłopców z Karwiny. Nie tylko z Karwiny zresztą, którzy topili małe kotki. No, wiemy, że takie praktyki były dotyczące naturalnej, nazwijmy to, selekcji zwierząt. Natomiast czytanie o tym, że SS-man podszedł i na przykład roztrzaskał co dopiero narodzonemu dziecku głowę o ścianę, no nie jest na pewno lekturą przyjemną. I pomyślałam sobie, że muszę mieć sporo pokory, żeby spróbować w ogóle zrozumieć, czym była wojna, czym ona była dla więźniów w obozach, ale czym była ona później dla więźniów, którzy przeżyli. I stąd też moje zainteresowania literaturą, która wokół literatury poobozowej się narodziła, czyli literaturą związaną z psychologią. Jak więźniowie radzili sobie z pewnymi traumami. No i tutaj pierwsze moje zaskoczenie, że tak naprawdę literatura w literaturze polskiej, zresztą w badaniach w Polsce po wojnie, takich badań nie ma. Więc w zasadzie nieliczne drugie pokolenie jest przebadane, bo nosi sobie też ten syndrom obozowy. I pod tym względem polskie badania z psychiatrii i psychologii są bardzo ubogie. Wzorowałam się tutaj na badaniach ofiar i żołnierzy wietnamskich, czyli próbowałam zrozumieć pewne mechanizmy i w tym nałożyć na to postawę Murcinka i to, jak pisał i co pisał. Były podczas tego festiwalu pokazane mnóstwo gości, 30 tysięcy odwiedzających i między innymi nieśmiało zgłosiłam swoje warsztaty, zmalujmy coś z bandą Czarnej Jurki. I pochwalę się Państwu, znalazłam się na tak zwanym pudle, jak to młodzież mówi, czyli moje warsztaty jako jedne z trzech najszybciej zostały zarezerwowane przez klasę z Zatarnowskich Gór. I pomysł miałam taki, że rozdam kredki, farbki i wszystkie możliwe akcesoria plastyczne.
trochę swoją bardzo kiepską gwarą przeczytam fragment Czarnej Julki i zachęcę dzieci, żeby przedstawiły, żeby pokazały na tych swoich rysunkach, artystycznych dziełach swoje wyobrażenie Czarnej Julki. No i szanowni Państwo, teraz puenta, dlaczego kompromitacja? Otóż okazało się, że te dzieci ku wielkiej mojej radości zdecydowanie lepiej posługiwały się gwarą niż ja i uczyły mnie. Więc one czytały mnie. Natomiast wspaniałe rzeczy narysowały. Bogactwo wyobraźni dziecięcej. Czarna Julka w niektórych tych wizualizacjach wcale nie była czarną Julką, tylko tu różne kolory. Nawet myślę, że tam była inspiracja Anią z Zielonego Wzgórza i rudymi włosami, ale było to bardzo sympatyczne. No i nawet na moim Facebooku kilka tych prac się znajduje, nie mogłam sobie odmówić, żeby ich nie opublikować. Mam nadzieję, że ci młodzi ludzie równie dobrze bawili się jak ja. Ja się bawiłam świetnie. Dużą satysfakcją też przyjęłam zapytanie, czy w kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki będą warsztaty poświęcone Czarnej Julce. Obiecałam, że tak. I obiecałam solennie, że podciągnę się z gwary. Także tyle, jeśli chodzi o Czarną Julkę i moje doświadczenia. A ja mam jeszcze pytanie, przepraszam. Czy te dzieci znały przedtem Czarną Julkę? Ich wychowawczyni mówiła, że próbowała przemycić na... Tak, starała się, ale nie była to na pewno cała książka, tylko fragmenty. Tam rzeczywiście ten bieg już był taki, że jednych bardzo to fascynowało, a inni już bardziej iPady i tak dalej. Właśnie zakończyło się spotkanie z czytelnikami w Karwinie. Wrażenia? Och, jestem zachwycona. Bardzo się cieszę, że pani kierownik zechciała mnie zaprosić, panią profesor Krystynę Kwaśniewicz. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że wśród mieszkańców Karwiny tylu mieszkańców zechciało się z siebie spotkać. Jak czuje się pani na ziemi ojczystej, Gustawa Marcinka? Och, to jest wielka ekscytacja, wielka radość, że to dotarłam. To jest trochę takie metafizyczne doświadczenie, że chodzę po tej ziemi, po której Gustaw Marcinek chodzi. Mówiła pani, że swoją przygodę z twórczością Gustawa Marcinka zaczynała od listów spod Morwy. Tak. Co w tej lekturze najbardziej panią zaskoczyło, zachwyciło? Taki wręcz brutalizm, realizm posunięty do granic bólu. Dla czytelnika było to coś nieprawdopodobnego, dla mnie jako czytelnika było to coś nieprawdopodobnego, że takie zło może mogło funkcjonować w obozie. Oczywiście miałam jakąś tam wiedzę historyczną, ale to, co napisał Marcinek, jak napisał, było wstrząsające. A w swojej książce Szukaniu Kluczy, na czym pani się najbardziej skupiała? Przede wszystkim na tym, żeby spróbować dać odpowiedź, jaki Marcinek był, to po pierwsze. Po drugie, gdzie są te klucze do zrozumienia zła, prawdy, dobroci? Gdzie był Bóg, gdy wydarzyły się potworności wojenne? Jak człowiek za kratami polczastymi funkcjonował tak, by nie stracić swojego człowieczeństwa, swojego sumienia? By pani mogła tę książkę wydać, też pani musiała znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania i wszystkie te przysłowiowe klucze, które pojawiają się w tytule pani książki. Mam nadzieję, że znalazłam, natomiast taką ocenę pozostawiam czytelnikowi. To każdy czytelnik oceni, czy zmierzyłam się z tym wyzwaniem, czy więcej jest niedopowiedzeń, czy ta książka jest wielokropkiem, czy też postawiłam kropkę nad nim. A na koniec, gdzie można książkę obecnie znaleźć? Na pewno w wydawnictwie Śląsku, które mi tą książkę wydało. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale bardzo miło. Dziękuję. Możemy sobie jeszcze zdjęcie zrobić, jak się zalogują? Oczywiście.